Ile masz jeszcze lekcji? No, jeszcze ostatnie na szczęście. No, a jaką? WOS. Lubisz WOS? No, ciekawa lekcja. Nie jest jakaś taka nudna. Jeśli chodzi o takie historie, że nikt mnie nie za bardzo nie rozumie, no to na polskim ostatnio miałem taką sytuację. Pytam się kolegi: Rafał, czy możesz pożyczyć filok? I Rafał do mnie taki oburzony: ale Paweł, mów do mnie po polsku. A ja tak: jak to było? A długopis, czy możesz długopis? Ja mam, nie, to mi zaraz tam dół. No dużo jest właśnie też takich sytuacji, na przykład jakże opowiadał, na przykład: no a jak tyś to tam przelał do tego? No, że wziął trichter i że tam low w niego, nie? A ci tak patrzył na mnie: co żeś wziął? No trichter, to jest ten. I tak myślę, że chyba żeś 10 minut, żeś myślał, jak mi to powiedzieć. No trichter to jest lejek, nie? Po prostu, i to się wraża do butelki i się leje, no. No dużo właśnie tak rozmawiam z kolegami, czy... No nauczyciele bardziej rozumieją, bo nauczyciele to starsze trochę pokolenie, oni też tam w domu, niektórzy może coś liznęli tej gwary naszej, no ale to teraz w klasie to mało kto, no może 2-3 osoby coś zrozumią, a reszta to po prostu trzeba tłumaczyć, no i tyle. I kończ. Asiu, co sądzisz o pogodzie dzisiejszą? Dzisiejsza pogoda jest niesamowita, naprawdę jestem pod wrażeniem, jak tych mnie witają po miesięcznej nieobecności. Właśnie robię sobie przerwę w sesji, wracając najpierw do swojego gimnazjum, teraz jestem w swoim liceum. No i ogólnie no jestem zmuszona tutaj pozostać trochę dłużej, bo nie mam parasola, a piękna pogoda umożliwia mi rozkoszowanie się klimatem Norwida, także dobrze, że pada. Dobrze, że pada. Ja popieram w tym kontekście jak najbardziej, bo mam jutro kolokwium i jakbym miała możliwość wrócić do domu, musiałabym się uczyć. Natomiast teraz jeszcze nie muszę, więc... A słuchaj, a jako przyszła ewentualna pani psycholog, co doradziłabyś ludziom, którzy nie za dobrze się czują w takim deszczu, w czasie takiego deszczu? No, ja myślę, że należy szukać jednak jakichś dobrych stron deszczu. Jeżeli jest w miarę fajna pogoda na dworze, w sensie temperatury, no to spacer letni w deszczu przecież jest bardzo romantyczną scenerią i myślę, że nie trzeba tak narzekać. No, brać to, co jest, a im więcej deszczu, tym później można się bardziej cieszyć ze słońca albo z różnych innych rzeczy, więc no, nie jest to decydujące w takim ogólnym ocenieniu sytuacji, ale już leję wodę, także nie wiem, co dalej powiedzieć. Ogólnie wiadomo, że mało osób lubi deszcz. Ja też nie lubię, ale dzisiaj akurat lubię i... Ale można się umyć na przykład. A, to tak, to auta będą czystsze. Mhm, dokładnie. Są plusy. Są w każdej plusy sytuacji, jeżeli ktoś umie ich szukać, także... No, także dziękuję, pozdrawiam wszystkich, którzy mnie znają i nie znają. Także. Co to za dyplom? Decyzją kapituły otrzymałem stypendium z funduszu stypendialnego Archidiecezji Katowickiej imieniem błogosławionego księdza Emila Szramka. No i właśnie ten dyplom to jest potwierdzenie tego, że otrzymam w przyszłym roku stypendium, które z pewnością bardzo mi pomoże i to jest wielka pomoc
dla mnie i jak też dla wielu osób, około 70 osób otrzymało właśnie to stypendium i takie same dyplomy też dostali. A słuchaj, na co wydasz to stypendium? Na pewno część tego stypendium przeznaczę na potrzeby naukowe, w sensie na wydanie książek, żeby kupić sobie książki do szkoły, bo wiadomo, w domu nie zawsze te pieniądze na książki są. No i resztę pieniędzy na swoje potrzeby przeznaczę, na jakieś wyjazdy, na jakieś spotkania, tak żeby sobie trochę pomóc. A jak się udała pielgrzymka? Pielgrzymka do Gniezna, którą miałem z Archidiecezji Katowickiej. Jechaliśmy sobie na ogólnopolską pielgrzymkę i było bardzo pięknie. Pojechaliśmy do grobu świętego Wojciecha. Przechodziliśmy także przez drzwi gnieździeńskie i mogliśmy zobaczyć kilka kościołów w samym Gnieźnie. No to witam, nazywam się Marek Waltyn, jestem absolwentem Norwida. Już 5 lat mnie tu nie ma. Uczę się geografii już na 5 roku. Moją wychowawczynią była pani Małek. I wracam tutaj po 5 latach jako praktykant właśnie geografii, więc zakorzeniła we mnie ten pierwiastek geograficzny. Więc mogę teraz z tej drugiej strony pokazać uczniom moje spojrzenie na geografię, no i wykorzystać wiedzę, którą tutaj posiadłem w szkole. Jak się uczniowie zachowywali? Bardzo dobrze. Słuchali się w miarę, nie hałasowali, no i brali aktywnie udział, stąd jest wiara w młodzież naszą. A o czym pan mówił na lekcjach? Dzisiaj prowadziłem zajęcia o gospodarce morskiej. I co, to jest ciekawy temat? Myślę, że jak najbardziej. Dotyka nas wszystkich. No i uczniowie również myślę, że byli zaciekawieni, bo chętnie brali udział w tych zajęciach. A ile godzin musisz przeprowadzić? Ile godzin? 30, ale z tego 15 godzin poprowadzić lekcji, a 15 hospitować. No to jeszcze chyba trochę zostało. Troszeczkę. Do zrobienia. Chciałbym jeszcze podziękować za te wszystkie 3 lata tutaj spędzone w szkole, za wszelką pomoc, no za to, że mogłem poznać tylu świetnych znajomych, swoją narzeczoną również w klasie. No i dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przekazali mi swoją wiedzę i swoją drogą wychowali w pewien sposób. Dziękuję. A jak się narzeczona nazywa? I teraz niespodzianka. Karolina Botar. Do jednej klasy chodziliście? Tak jest. I prawie ze sobą nie rozmawialiśmy, a to taka niespodzianka. Po szkole? Tak jest.